Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Borys Nieśpielak. Remigiusz Maciaszek, dzień dobry. Mam nadzieję, że tydzień się Państwu zaczął przyjemnie, że na przykład przy kawce tam nas oglądacie albo słuchacie tak czy siak smacznego albo miłej drogi do pracy albo do szkoły. Proszę Państwa, jeżeli do szkoły się wybieracie, to zagrożenie jest spore, że już więcej na wycieczkę do McDonalda nie pojedziecie. Jest to zagrożenie właściwie jeszcze nie umotywowane bardzo, bo Ministerstwo Zdrowia na razie takie zalecenie, pozwolę je sobie zacytować, więc wystosowało takie zalecenie do nauczycieli Ministerstwo Zdrowia. Produkty typu fast food, a także wyjścia do barów szybkiej obsługi nie mogą stanowić formy nagrody dla dziecka i towarzyszyć celebracji wspólnych uroczystości. Komuna! Właśnie byłem ciekaw twojej opinii na to i muszę powiedzieć, że tu Ministerstwo Zdrowia powinno się zgłosić do Ministerstwa Edukacji, żeby Ministerstwo Edukacji powiedziało, jak układać sensownie zdania. Bo to jest bardzo karkołomne, jest to ale tak czy inaczej, Ministerstwo Zdrowia jest zaniepokojone faktem, że młodzi ludzie mają skłonność do tycia i uznali, że wycieczki do McDonalda to nie jest najlepszy pomysł i że to nie jest fajne, że to nie powinien być gwóźdź programu szkolnej wycieczki. Co o tym myślisz? Myślę, że mają w tym bardzo dużo racji. Tak? Naprawdę? Ale oczywiście. Zgodziłbyś się na taką interwencję państwa? To ja ci powiem tak. To nie jest interwencja państwa, tylko jakby przemyślenie tego, do czego służy szkoła. Mhm. Jeżeli szkoła jakby utwierdza złe nawyki, to trzeba powiedzieć hola hola. No niech dzieci sobie chodzą z rodzicami gdzie chcą, no to nikim nie zabiera McDonalda na całe życie. Dobra, tylko prawda? Ej, jak jesteśmy w szkole, to już nie działajmy na niekorzyść dzieci, bo no ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tam jedna kanapka w McDonaldzie od razu nie zabije nam całego pokolenia, no ale nie jest to zdrowe, więc czemu szkoła ma niezdrowo karmić dzieci. I jeszcze, bo to jest bardzo ważna rzecz. Mhm. Wycieczka do McDonalda to jest atrakcja. Tak jest, to prawda. Która utrwali nawyk. Mhm. Kiedyś były takie badania. Kiedyś czytałem taki, to był, nie wiem, czy to reportaż był, czy taki film dokumentalny krótki, o tym, w jaki sposób McDonald pracuje na to, aby uzależnić nas od niego na całe życie. Jeszcze kilka lat temu, teraz to się już mocno zmienia, restauracje McDonald's wyglądały jak przedszkola. Być może, ja też... Było pełno tych klaunów, basen z piłeczkami. To było bardzo... To dawno temu było. No, ten klaun był przerażający. Na szczęście Stephen King klauna bardzo ukierunkował odpowiednio. Miało to na celu, wiesz, przychodzisz do restauracji, dostajesz obiad i dostajesz zabawkę od razu. Więc miało to sprawić, że ty będziesz miał niezwykle pozytywne wspomnienia z McDonaldem i to chodzenie do McDonalda to będzie takie, już z natury będzie wydzielało w twoim organizmie jakieś endorfiny i już będziesz się świetnie czuł, bo te wspomnienia z młodości będą wracały. I nawet kiedyś nie pamiętam, też nie pamiętam kto to powiedział, że jak będzie miał dziecko, to pójdzie z nim do McDonalda i tam mu straszny łomot zrobił wszystkim. Złe skarżenie. Tak. Dla jego dobra. Więc nie wydaje mi się, że szkoła powinna chodzić w takie miejsca, które szkodzą po prostu. No też nie widzę powodów, nie widzę argumentów za, czyli okej, rozumiem. Szybka i sprawna obsługa. Jeżeli masz tam ileś tych dzieci, to najsprawniej jeść w McDonaldzie, bo to zostanie załatwione szybko, dzieci nie będą marudzić, to zawsze będzie smaczne, bo to jest słodkie, słone i tłuste, więc wszystkim to smakuje. Okej. Okay. Bardzo sensowne argumenty. I ma dużo cukru. To jest tak, że tam są takie dwa jeszcze dodatkowe argumenty ze strony Ministerstwa Zdrowia. Po pierwsze, chyba najważniejszy jest taki, że zachodziło pewne podejrzenia, że właściciele McDonaldów nauczycielom jakieś tam dodatkowe korzyści obiecują, jeżeli wycieczka szkolna się przytrafi w ich McDonaldzie. McDonald temu zaprzeczył jako ogólna, jako korporacja, ale mówią, że też nie mają kontroli nad tymi konkretnymi punktami. Wiesz co, ja powiem ci, że to są tak małe pieniądze, że
że ta gratyfikacja to może Big Mac za darmo. To jest to. Wiesz, jest no, to, tak czy inaczej, to jest jakby dodatkowy argument, dla którego nauczyciele mogą się godzić na to. Mhm. Chociaż też nie sądzę, żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens. Ale z drugiej strony przypominam sobie moje młodzieńcze lata szkolne, kiedy się jeździło na wycieczki, kiedy McDonald'ów jeszcze nie było. To też takim głównym punktem programu była wyprawa do lodziarni chociażby. My żeśmy byli we Wrocławiu w zoo. Lodziarnie, proszę nie kojarzyć tu w sposób nieprzystojny. Tak czy inaczej, wiesz, no takie wyprawy, żeby zjeść coś słodkiego i niekoniecznie zdrowego, były czymś standardowym już kiedyś. To nie jest jakaś nowość wprowadzona przez McDonalda. No oczywiście, ale nie mówimy o tym, że weźmiesz dzieci na lody czy na ciastko, tylko na obiad, który jest dość ważnym posiłkiem, ale tak jak mówię, no od jednego takiego obiadu w McDonaldzie pewnie wiele się nie zmieni, ale zakorzeni się te złe nawyki. No dobrze, no to powiem ci, że z perspektywy klienta uważam, że to jest bardzo sensowna informacja ze strony Ministerstwa Zdrowia, bo nic mnie tak nie denerwuje jak 30-osobowa kolejka do McDonalda, kiedy sam chce sobie kupić kanapę. Jak czasami na autostradzie się podjeżdża do McDonalda i tak otwierasz te drzwi, tak wydaje się, że nie ma dużo samochodów, otwierasz te drzwi, a tam jest po prostu jakaś setka dzieci, nie? Tak jest. No okej, następny za 40 kilometrów. I wiesz co, korzystając z okazji, chciałbym też pogratulować McDonaldowi bardzo udanej reklamy chrupiącego kurczaka. W związku z tym, że ta reklama tak mnie wzięła mocno, to poszedłem do KFC. A, ta z tego, z detektywem, tak? Czy tam tak, z policją. Tak. Więc to też interesujące. Ale nie podobała ci się? Nie, no spodobała mi się. Aha. Od razu zapragnąłem chrupiącego kurczaka, a KFC było bliżej. Okej, ma to sens. Więc tak. No i to chyba zamyka temat. Oczywiście bardzo jesteśmy zainteresowani, co państwo myślą o wycieczkach szkolnych w McDonaldzie, bo to z jednej strony wolność i niech ludzie robią sobie, co chcą, ale z drugiej strony... Nie, właśnie nie. Nie? Nie. No jak w Polsce masz bardzo prostą rzecz. Jak masz 18 lat, tak, to zawsze jesteś pod opieką czyjąś. Aha. O to chodzi. No ja jako rodzic, nie jestem rodzicem, ale nie chciałbym, żeby moje dziecko było targane do McDonalda. No, jakby, no to jest taka prosta rzecz. Ale no to takim, też może, takim... ale może odpowiedzią na to jest to, że przy takiej wycieczce powinni decydować rodzice wcześniej i koniec. Ja przypuszczam, że jakby z perspektywy rodzica zdaje się, że gdzieś takie rzeczy są omawiane przed wycieczką. No to jeżeli tak jest, to jest super i wtedy to jedno dziecko, które się rodzice nie zgodzili, to siedzi przed McDonaldem i płacze po prostu. A czeka, wszystkie zjedzą. No i problem rozwiązany. No. To jest bardzo, bardzo to jest tak. Ja czekam na opinię tych, no bo my nie rocznikowo jednak nie zmieściliśmy się w te wycieczki do McDonalda. Czekam opinię od tych, którzy mieli taką sposobność zjedzenia na wycieczce szkolnej grupowego McDonalda. Mhm. Czy uważacie, że to jest okej, czy nie okej, czy w ogóle ten problem jest bez sensu i w ogóle nikt nie powinien się nim zajmować? No, bardzo zabawne mi się wydało, jak powiedziałeś, że żeśmy się nie zmieścili do McDonalda. Miałem swoje problemy, ale bez przesady. Że... Jest to możliwe. Jest to kilka lat temu byłoby to możliwe. Ja kiedyś 116 kilo ważyłem chyba w szczytowej formie. Więc no ale ty masz prawie 2 metry wzrostu, to 116 kilo nie jest takim dużym problemem. No to chyba dla ciebie, no. Xbox Game Pass na PC. I to jest świetny news. Niedługo już zostanie w pełni wprowadzona usługa, która jest dobrze znana użytkownikom konsoli Xbox. I na PC będzie już dostęp w ramach abonamentu do około 100 gier, ale bo to chyba news już taki, który trochę obleciał, ale ja mam takie pytanie, czy to będą te same gry, które są na Xboxie? Ja wiesz co, bo tak naprawdę czekamy na ogłoszenia Microsoftu na E3, bo ja mam cały czas takie przypuszczenie, że system Xboxa będzie się otwierał wewnątrz Windowsa. Że to będzie taka, wiesz, funkcjonalność Windowsa. Znaczy już w tym momencie masz taką aplikację, która dużo lepiej się rozwija od sklepu Windowsa, czyli Xbox. Tak, jest tak. Jest taka aplikacja, ona jest całkiem przyzwoicie zrobiona. Ja czekam, aż ona przejmie do siebie właśnie zakupy, sklep, pasa i wszystkie absolutnie rzeczy. Mhm. No bo ona widać, że jest dużo, dużo nowocześniejsza, a tego Windows Store niech zaorają lepiej. No i pewnie tak zrobią. Chyba my żeśmy mieli okazję o tym rozmawiać. Nie wiem, czy nam trafiły w uszy jakieś plotki tego typu, że gdzieś w ramach Windowsa właśnie emulacja Xboxa ma być czymś naturalnym, ma być częścią tego systemu. Tak. Tak gdzieś tam... Przy czym wiem, no bo do tej pory
Microsoft jakby zmuszał firmy do tego, żeby używać coś takiego jak Universal Windows App. Mhm. I to jest taka aplikacja, która działa ci na wszystkich, na całym ekosystemie jakby Windowsowym i Xboxowym. W tym momencie, no to zostało powiedziane, że już jakby trochę tak, że zmieniają tą formę, te aplikacje klasy Win32, te klasyczne takie Windowsowe aplikacje też tam będą miały miejsce. No i dodatkowo została powiedziana informacja, że gry Microsoftu będą na Steamie, a nie na Epic Store. A no tak, 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 tak. No, no to zobaczymy. Skandal. No. Myślę, że dużo więcej dowiemy się na E3. Ja zastanawiam się, czy w Game Passie na PC będzie Minecraft. Dlaczego miałby nie być? To w zasadzie no, to jest też, ja jestem trochę pogubiony, bo tam są dwie wersje Minecrafta. Jest ta jeszcze na Javie, która działa i jest ta, która już działa przez Microsoft robiona. One teraz chyba są tożsame, jeżeli chodzi o update'y. Tak, one już są, jeżeli chodzi o te główne update'y, tak. Przy czym ta na Javie / Javie nie... Znaczy ona obsługuje wszystkie mody i chyba tam jest skupiona głównie całe community Minecrafta. Oczywiście Microsoft bardzo mocno ciśnie, przy czym robi to, no, mocno się stara, ale z umiarem. Nie wiem, czy to ma sens, ale żeby jednak poprzenosić ludzi z tej Javowej wersji na wersję Windowsową, no bo to jest zamknięta rzecz. Tam dużo lepiej zorganizowana monetyzacja tej gry wewnątrz, więc myślę, że nie tak. Ja też czekam, ale to będziemy rozmawiać w naszym chyba czwartkowym programie o naszych oczekiwaniach na E3 i porozmawiamy sobie też o Microsoftie. Dobrze, dobrze. To temat uważam za zamknięty. Pozwolę sobie krótką wzmiankę na temat Anthema gdzieś tam. I mówiło się o tym, że Anthem, że Electronic Arts będzie na tyle kulturalny, że to nie będą o Anthemie podczas E3 mówili, podczas EA Play. Chyba na takiej zasadzie, że w domu powieszanego nie mówi się o sznurku, bo BioWare no, nie radziło sobie z tym tytułem i w czasie premiery i po premierze. Została wyznaczona taka mapa drogowa, bardzo wyraźna, która składała się bodajże z 8 punktów. Od zeszłego roku do 10 lat do przodu, tak? Nie, do maja. Do maja. Tam było 8 update'ów, które się miały odbyć. Odbyły się 2 i potem w zasadzie cisza i nic się nie działo zupełnie. Przez ostatni miesiąc żadnej informacji na Twitterach, żadnych informacji na innych social mediach nie było. I wszyscy uznali, że no niestety te obietnice o tej grze usłudze to niestety padną na twarz. A tymczasem, co prawda BioWare nie trzyma się terminów, ale okazuje się, że niedługo wejdzie update Cataclysm. To jest informacja dosyć świeża. Ale co w tym update'cie jeszcze dokładnie będzie, to się dowiemy. Tam są tylko takie wstępne informacje. Myślę, że na E3 się dowiemy. No tak, oczywiście. Chociaż w zasadzie, jeżeli wierzyć tej zapowiedzi, Anthem jest takim trochę grząskim bagnem dla Electronic Arts, bo to jest wyraźnie nieudany projekt i być może wspominanie o nim na E3 nie jest do końca dobrym pomysłem. Więc mam takie... Zastanawiam się, czy Anthem się tam pojawi jednak, czy może niekoniecznie. Wcale mam gdzieś rozpiskę oficjalnych wszystkich rzeczy, które mają się pojawić i chyba tam mignął mi Anthem. Wiem, że Electronic Arts zmieniało parę razy zdanie na temat tego, w jaki sposób będzie się prezentować na E3. Więc... Okej, widzę, że nie ma Anthema. No, w mojej rozpisce godzinowej, jak co będzie pokazywane. No, ale też ma swoją imprezę. No więc tam raczej jest duża szansa, że się pojawi. A przy okazji pewnie słyszałeś tak właściwie krótko nie zapisałem tego w naszych notatkach, o kolejnym sezonie Apexa, który ma wyjść i który ma być bardzo interesujący. Ludzie z Respawn Entertainment robią sobie tą grę swoim własnym tempem. W zasadzie nie jest odczuwalna presja. Znaczy, bo presja była na nich wywierana bardzo mocna, bo każdy, kto grał w Apexa, chciał update'i tak często jak w Fortnite'cie, a deweloperzy jakoś się specjalnie tym chyba nie przejęli. Robią to w swoim tempie i mają plany i będą je realizować. I tak myślę sobie, że być może gracze, którzy chcą update'ów, często się poobrażali i chodzili trochę z nosem zadartym ku niebu. Tak teraz jak się pojawi update i będzie on interesujący, to wrócą i z przyjemnością będą grali. Więc informacja na ten temat także na E3 pewnie dostaniemy. Nie wiem, czy ten rynek tak działa, ale okej, cieszę się, że nie przepracowywują się za bardzo. Nie no, wiesz, to jest tak, to dużo się mówiło na temat tego, jak Epic... Tak, no mówię to a propos tego właśnie, że w Epicu crunch straszliwy. No właśnie. Tyle, że żeby utrzymać się na szczycie, to może trzeba trochę poprawić, wiesz, bo ja cały czas, jeżeli chodzi o Apexa, mam obawy, że monetyzacja, która jest tam zastosowana,
Nie działa tak ona dobrze, jak powinna. Ona jest Fortnite'owa, taka typowa. To, ale ona w ogóle nie zachęca mnie do tego, żebym coś kupił. Ja znam ludzi, którzy wydali tam mnóstwo kasy. Tak? No. Może ona nie działa na ciebie. Czasami tak jest, że wiesz, że nas coś nie kręci, a kogoś tam... Już nawet tak mam ochotę teraz, bo już tam prę 100 godzin mam w to, że tak mam ochotę już dorzucić tam jakieś 50 zł, żeby nie było, bo mi trochę wstyd, ale tak... Na no. co? Nie, jakby nic mi tam... No ale może skóry, skiny cię nie kręcą ale, tak no, w ogóle? No, w ogóle mnie nie kręcą, ale dużo mam tych skinów, po prostu jak wygrywasz, to dostajesz sporo takich rzeczy, no. No dobrze. Pochwaliłem się, dobrze. Że coś tam wygrałem. Dobrze, Anthem i Apex zamykamy, to są informacje, które jeszcze nadejdą. No to dobrze, no to jak byliśmy tak, jesteśmy w grach, to byłem na Digital Dragons, tak znasz taką imprezę. Byłem. Zazdroszczę ogromnie, chociaż czasu nie miałem za bardzo. Byłem więc. I tam parę fajnych gier widziałem. I widziałem na przykład Cioka. O. Pamiętasz, grałeś tak, na gracznie. Pixel Heaven i Ciok wygrał Digital Dragons, na najlepszą grę niezależną. Gratuluję twórcom. I to jest taka przygodówka, która ma niesamowicie dobre animacje i bardzo dobry art. Ona jest bardzo oldschoolowa i nawet wśród jury, bo sobie porozmawiałem, no to był taki głos, że no nie. Że to jest zbyt takie staroświeckie i archaiczne, no żeby proszę. Zdawać za najlepszą grę niezależną, ale mi się ta gra podoba i myślę, że no i urok też tkwi w tym, że już takich gier nie ma po prostu. To jest prawda, ja miałem okazję pograć i grałem z pewną przyjemnością, natomiast zanim usiadłem do komputera, to widziałem, jak ktoś przechodził tę grę przede mną. Ja już znałem odpowiedzi na wszystkie pytania i grało mi się niezwykle przyjemnie. A, no widzisz, bo dużo osób się wkurza na pierwszą zagadkę, która tam jest. Taka nie wiem, właśnie już ciężko mi to ocenić, bo ja wiedziałem, co trzeba robić, ale no mam wrażenie, że to jest jakby ta oldschoolowość tej gry polega na tym, że to są frustrujące rzeczy często i nie wiem, czy dzisiaj osoby, które mogą docenić ten oldschool, czyli byli młodsi tam wiele lat temu, to dzisiaj mają wystarczająco dużo czasu, żeby się zmagać z zagadkami tego typu. Więc grupa odbiorcza taka trochę może jest, już nie ma takich zainteresowań. Ale... Ja nie wiem, ale Ciok jest na Steamie, warto sobie po prostu sprawdzić. No, oczywiście, to jest, że tak. Bo to nie jest jakaś specjalnie droga gra. Najlepszą grę w kategorii mobile i druga nagroda za jakby głos publiczności dostała gra tekstowa. Co ty powiesz? Wanderlust. Czy Wanderlust od Different Tales. To jest bardzo, bardzo młode studio, ale stworzone z dwóch niezwykle znanych ludzi. A, no to jest ta gra, którą mi zapowiadałeś. Tak, bo... ja już pół roku temu... A ona jest już dostępna? Nie jest. Najprawdopodobniej w sierpniu albo we wrześniu będzie miała premierę. Grę robi Artur Ganszyniec, który odpowiadał za fabułę w Wiedźminie. I Jacek Brzeziński, który odpowiadał za to, czym jest Wiedźmin pierwszy. Więc no i Jacek na przykład też odpowiadał, pracował przy Hitmanie tym nowym. Więc to są ludzie, którzy są bardzo, bardzo doświadczeni. I nie są, no, wśród tych wszystkich indyków młodej krwi, no nie byli tam najmłodsi. A jednak to, że mieli taką grę, która była czytana, bo tam jest 300 tysięcy słów. To są dwie duże książki. I ja tak chodziłem sobie po tych grach, te, które mnie zainteresowały, to teraz wam tutaj mówię, ale do większości nawet mi się nie chciało siadać, no to ta gra była niezwykle oryginalna. Niezwykle. No przy czym ja też tego brakuje. Ja też podchodziłem z takim dużym dystansem, ale pograłem sobie w nią i po prostu dobrze mi się grało. Znaczy, gra to też jest takie... No właśnie, bardzo znaczy, dyskusyjne. Jest tam gra, ale dużo się czyta. No zobaczymy. Dla mnie to też jest taki marketingowy, ciekawy case. Jak to zostanie sprzedane, jak to zostanie promowane. No to będzie ciekawa historia. Ja ją śledzę. Bardzo, nie, bardzo tak, blisko. Ja wiem, ja mogę potwierdzić, że Borys to śledzi mocno, bo już wcześniej mi o tym wspominał i to wydawało mi się dla mnie... Miałem takie wrażenie, że to jest niezwykle karkołomny pomysł, że kto dzisiaj będzie czytał, jeżeli mam czytać, to wolę książkę. Ale na pewno sięgnę po ten tytuł, bo faktycznie jest oryginalny i nietypowy. Bardzo dużo na tych różnych pokazach jest takich powtarzalnych pomysłów, więc za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z czymś nietuzinkowym i innym, to chyba warto rzucić okiem. Więc Państwu też polecam, chociaż śledzić temat. Gra nazywa się Wonder.
Wanderlust. Wanderlust. Tak, Wanderlust albo Wanderlust. Nie wiem, jak to się czyta. Więc... Wander to chyba tak. A. Bo to nie wiem, czy to po niemiecku, czy co. Przez pokazać skarbnikiem. Wanderlust. Tak. No i jeszcze jedna gra, która dostała nagrodę od TV Gry. Mhm. Inculinati. I to jest taka turówka. Mhm. Jeden na jeden grasz takimi postaciami ze starych ksiąg ze średniowiecza. Bardzo ciekawie zrobiona. Wydaje mi się, że pod Switcha. Zagrałem tam z jednym z twórców jedną rundkę i mimo tego, że pierwszy raz grałem, to gra jest na tyle easy to learn, że nie czułem się od razu zmiażdżony. No nie oszukujmy się, no, ale, dał ci trochę powiedzieć, zdecydowanie... dał ci fory. Nie sądzę, bo tam mówi, że dzieci ogrywa 50-0. Ale jest hard to master, czyli tam rzeczywiście niby ta prosta mechanika jest jednak taka, że trochę wymaga i doświadczenia, i pomyślunku. Aha. Fajnie to wygląda, trochę nawiązań do tych animowanych rzeczy z Monty Pythona, więc ja czekam, dodałem sobie nawet do obserwowanych na Steamie, no bo to też jest kolejna rzecz, która jest po prostu bardzo, bardzo oryginalna, taka oparta na patencie, na prostej rzeczy i fajnie wykonana. Mało jest takich rzeczy, ale to nie wszystko, co w Krakowie ciekawego widziałem, ponieważ byłem też na krakowskim festiwalu filmowym. Tak jest, byłeś. Tam trochę więcej czasu spędziłem niż na Digital Dragons, ale spędziłem głównie na takiej części, która nazywa się Industry Market, ale poszedłem sobie na parę filmów i w sumie jeden mógłbym polecić, który jest 29-minutowy, więc możecie go w sezonie festiwalowym pewnie gdzieś wyłapać. Powtórz, co to jest? To jest Fuck It's Biology. Aha. To jest Weroniki Anderson. To jest dokument? Film. Tak, to jest dokument. Aha. O tym, jak czasami rodzice nie doceniają twórczości swoich dzieci. No to tak, to jest to na pewno bardzo, jest ciekawy temat. Bardzo niebanalny film, dobrze zrobiony i pozdrawiam twórców bardzo, bo naprawdę... zrobił na mnie wrażenie. Wiesz co, ja trochę się nie mogę doczekać naszego spotkania w grudniu, gdzie będziemy mówili o najlepszych filmach roku 2019, których nie widziałeś. Których żeśmy nie widzieli, bo Borys akurat ma pewien przegląd takich rzeczy, które mogą nam umykać. To jest już chyba mój czwarty festiwal filmowy w tym roku, więc jest gęsto. Przy okazji polecamy ten odcinek z 2018 roku, on się cały czas bardzo dobrze ogląda. To jest... Tak, bo to jest też, ja powiem szczerze, często jak ktoś mi się pyta, co ja polecam, to ja też go podsyłam, bo to jest taka dobra... Czyli twoi koledzy wchodzą nam. Nie sądzę, żeby te 4 views mogły coś zmienić. Ale tak, to będzie ciekawe. No dobrze. To jest też niezwykle masz interesującą informację o tym Instagramie. Trochę żałuję, żeśmy sobie zostawili ją dopiero teraz. No to, czyli rozumiem, że kontynuuję jeszcze, tak? Tak, proszę cię bardzo. Okej. Kto oglądał finał Ligi Mistrzów w sobotę? No, myślę, że większość ludzi, nie ja, gdyż miałem urodziny. Aha, i ty też miałeś urodziny też wtedy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. No i nie trafiłem w końcu przed telewizor, ale w 18 minucie jedna znana Instagramerka. Taka znana to ona jeszcze nie była nie wtedy. Nie była. Kinsey Wolański. Bardziej była znana z tego, że jest dziewczyną znanego YouTubera. Tak, takiego prankstera. Trochę. Prankstera, taki poziom po prostu żenady, tam gdzie sprawdziłem jego kanał, to po prostu jakiś straszny. Bardzo był popularny Więc na początku, tak czy siak, dziewczyna. Kinsey wbiegła w bardzo skąpym stroju. Ja widziałem zdjęcia, bo to jest... Na murawę. Aha. I tam była ta reklama jej chłopaka, nie? No ale oczywiście wszyscy ją zaczęli wyszukiwać na Instagramie. I dzisiaj jak sprawdzałem bodajże o 14, to miała 2 miliony followersów, a przed wbiegnięciem miała chyba 300 tysięcy. Więc to jest, proszę Państwa, doskonała recepta na to, jak 360, nabić sobie, jak nabić sobie obserwatorów na Instagramie. Ale to też nie jest metoda trwała, gdyż o 15 już miała zamknięty kanał. I to jest, proszę Państwa, temat pod dyskusję. Brawo, Instagram. Właśnie, bo też żeśmy się zastanawiali. To jest tak, że pozwolę sobie, bo to jest co prawda, być może są nasze wspólne wnioski, ale one brzmiały tak,
że to jest działalność, to znaczy takie wbieganie i robienie zamieszania i stwarzanie zagrożenia w zasadzie, chociaż tu w tym przypadku o zagrożeniu mowy nie ma. Być może dla niej, bo mogła dostać piłką w pośladek. No, albo się przewrócić na boisku. Ale reguła jest taka, o tym powiedział mi Borys, że jeżeli ktoś na przykład na golasa albo w jakikolwiek sposób biega na boisko, to kamery natychmiast są od niego odwracane, żeby to nie była działalność, która się robi popularna. Tymczasem Instagram, YouTube i te media, które są niezależne od tych telewizji, które tam funkcjonują, no mają możliwość pokazywania tego. Tego się nie da wyłączyć, tego się nie da ukryć, ale takie firmy jak Facebook, bo to Instagram jest jakby własnością Facebooka, może takie rzeczy zablokować. W związku z tym następni chętni, by w ten sposób się pokazać, raczej będą zniechęcani. Ale czy na pewno? Wydaje mi się, że to było obliczone na coś. Znaczy to było właśnie obliczone, okej, ona dostanie karę i to jakąś srogą karę, ale wystartowała z dwoma kampaniami, dwa dni chyba przed meczem. Więc było to obliczone na to, żeby mega zboostować tę kampanię. Przy czym no, ten boost nie trwał specjalnie długo, gdyż już ma wyłączony Instagram. Zobacz, jakie to jest ważne. Znaczy, jeżeli ona, bo ona jest Instagramerką, ona, okej, może sobie założy teraz konto na YouTubie, ale to jest zupełnie inna forma pracy. Instagram jest relatywnie łatwy do prowadzenia. Zwłaszcza jeżeli się ma urodę tego rodzaju. Jeżeli jest się bardzo przystojną dziewczyną czy przystojnym mężczyzną, to idzie to trochę łatwiej niż na przykład mi. Znaczy wiesz co, to jest kwestia tego, co się daje na zdjęciach, bo ja na przykład doskonale zapamiętam jej pośladki, ale twarzy zupełnie nie. Więc na YouTubie może bym jej nie rozpoznał nawet. No możliwe, ale ona często pojawia się właśnie u tego swojego chłopaka. Też bardzo zawsze skąpo ubrana. Więc ona jest odcięta od dochodu, bo jest dla reklamodawców bezwartościowa. I to jest po prostu najlepsza opcja. I okej, pojawi się jeszcze u swojego chłopaka i tam no, nie będą mieli podstaw, żeby na YouTubie go wywalić, ale już ten pomysł na jej Instagram nie wypalił. Znaczy wszystko to, co zrobili, w jakiś tam sposób oczywiście odłamek tej popularności zostanie w tym YouTubie jej chłopaka, no ale nie zwrócą się te pieniądze, no. No. Za karę wtargnięcia. Nie wiem, ile to jest. W Polsce to jest chyba 1000 zł. To myślę, że na finale Ligi Mistrzów trochę więcej. No właśnie, bo to jest to swoją drogą. I jakby na pierwszy rzut oka pomyślałem, że to w sumie nie fajnie, że tak zablokowali jej. Taki miałem pierwsze, bo to też pewnie jako twórca to sobie myślę o swoich mediach. No ale z drugiej strony to jest absolutnie naganna metoda nabijania sobie widzów. Ale też zastanawia mnie zapotrzebowanie widzów albo ludzi na Instagramie tego typu zawartością, że to jest, wiesz, że to spowodowało aż taki wzrost zainteresowania tą osobą. To jest takie trochę dołujące. To jest najważniejsze wydarzenie sportowe w tej części świata. No tak, ale nie dlatego nią są zainteresowani, bo Liga Mistrzów są nią zainteresowani. No nie, bo dotarł do nich ten komunikat chciałem powiedzieć analny, ale to nie jest, to jest dobre słowo. No jakby wyszła w tym stroju bardzo skąpym i ten komunikat dotarł, no. Ludziom to wystarczy. Czy w związku z tym na przykład ty zacząłeś ją śledzić na Instagramie? Nie. No ja też nie specjalnie. No ale ty to zanim wiesz. Ja jestem za stary, więc dla mnie to i tak nie ma znaczenia. Zanim ty ogarnąłeś, to ona już nie miała kanału, no. To prawda, to ja powoli ogarniam. Więc dla mnie, bo oczywiście tutaj takie śmieszki, heheszki mamy, bo to bardzo przystojna dziewczyna, obficie jakby tutaj pokazująca swoje ciało, ale to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. A no właśnie, to jest też druga sprawa tej chciałbym, historii. No bo w ogóle jej chłopak na Mistrzostwach Świata zrobił to samo. No ale tam już nikogo, no bo to jakiś kościół, nie? No ale jeżeli by tam było, doszłoby do jakiejś niebezpiecznej sytuacji. I nawet już nie mówię, że ona by coś, zobacz, wystarczy, że nie wiem, no chciałaby przytulić się do jakiegoś piłkarza, zatrapała go albo wsadziła mu palec w oko. No to oczywiście to są takie bardzo mało wiarygodne. Że ten palec, bo żeś taką pauzę, żeś strategiczną tam wykorzystał. Boże. Albo na przykład jej by się coś stało, jakiś ochroniarz by ją złapał, złamałby jej nogę, czy co, wiesz, jakby to są takie sytuacje, nie fajne. To jest taki poziom naprawdę bycia durnym pranksterem, no. Ile potrzeba było lat, żeby ludzie skumali, że pranki to jest dno jakieś.
trochę że zrobić porządny prank, który nie obraża ludzi, nie obraża inteligencji, to naprawdę trzeba się postarać, no. A większość pranków jednak polegała na takim dość prostackim zachowaniu. Mhm. I nie wiem, mam nadzieję, że nie zrobi się z tego moda na taki marketing. Bo to będzie, znaczy wiesz, ja uważam, że przede wszystkim, bo zobacz, ona sobie wbiegła fajna i wszystko spoko, a wbiegłby jakiś taki klasycznie wyglądający Turek, no to może by go nawet o terroryzm posądzili, no. I odstrzeliliby go może na miejscu. Nie wiadomo, co by się tam działo, no tam takie wiesz... Środki bezpieczeństwa dosyć srogie były, no. Więc dziwię się, że to jej się udało nawet. Wiesz co, bo to jest też tak. Pytanie, jak na przykład media zareagują na to, bo to, że Instagrama jej zamknęli, mm-hmm. to było jej własne miejsce, w którym ona się pokazywała, ale potrafię sobie wyobrazić sytuację, bo są różne programy telewizyjne, w której ta parka jest nagle brana i jest robione reality show wokół ich życia. No. Bo no, Kim Kardashian też raczej nie zbudowała swojej sławy na wyczynach sportowych, nie? Okay, chociaż, no, jakby... chyba, że z kokotyczce... O Boże. Przepraszam Państwa, ja wiem, że zaniżyłem teraz poziom. Dziękujemy za do widzenia. No słuchaj, no, oczywiście, że tak może się zdarzyć. Rozmawialiśmy o tym na grupie, na Rogi Borys. I tam była taka informacja, trochę przytyk do mnie, że ja wrzucając ten artykuł, który analizuje tą sytuację, promuję tą dziewczynę. A ja mówię nie. Ponieważ okej, okay, możemy udawać, że to się nie zdarzyło, ale nic nie robiąc, nie mówiąc stanowczego, to jest niegodne, no to my trochę tak naprawdę akceptujemy to, że się dzieje. No czasami są takie sytuacje, że warto powiedzieć nie, ja uważam, że to jest gówno, jeżeli jakaś marka będzie z niej współpracować, to ja nie kupuję rzeczy tej marki. Tak jest, tak. Bo inaczej, wiesz, jakby jest masa idiotów, w sieci i w ogóle w życiu, którzy będą na tym bazować. Że ej, zróbmy szybkie pieniądze. No. To ty pokaż dupę na meczu, a ja sprzedam energetyki. Super biznes. I jeszcze zrobisz sobie kanał, jeszcze zrobisz sobie Instagrama największego na świecie, nie? Tam Taylor Swift pobijesz, czy tam coś. No niewątpliwie to działa do jakiegoś stopnia. No widzisz, no, na szczęście tutaj Instagram zrobił, co miał zrobić. Nie wiem, czy ten kanał na przykład może już jest przywrócony. Ale cieszę się, że to jest tak zamykane. No myślę, że u niej powodem było to, że promowała łamanie prawa i to jest pewnie no właśnie, w regulaminie. Tak. Bo wrzuciła to zdjęcie, jak biegnie w tym boisku, po tym boisku, więc myślę, że legit. No. No, mieli argumenty na pewno. Dokładnie. Tak, więc my się zgadzamy z tym, że dobrze, że ją zablokowali i też byśmy ją zablokowali, gdybyśmy byli na miejscu Instagramie. Czy państwo też tak uważają, że to blokować takie rzeczy, czy raczej pozwalać na nie? A jeśli pozwalać, jakie to będzie miało konsekwencje? Znaczy wiesz, to każdy robi coś na swoją odpowiedzialność. Mhm. I okej, okay, łamanie prawa nigdy nie jest spoko, a tutaj zostało złamane, ale też w takim przypadku trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny i ponieść, uważam, że powinny być takie przykładowe, srogie konsekwencje. Mhm. Okej, okay, to się zgadzamy. Czy w kwestii dnia dzisiejszego mamy jeszcze coś interesującego do omówienia? No to ja wszystko już z mojej strony, a ty tam jeszcze masz... Tak rzuciłem okiem na... Był taki pokaz Death Stranding na kanale PlayStation, on był na żywo i to była pewna ciekawostka. Ja nie jestem wielkim fanem Kojimy. Mam szacunek do jego dokonań, natomiast ten Death Stranding do tej pory specjalnie mnie nie interesował. Nie miałem zielonego pojęcia, o czym jest ta gra. Ja wiem, że to jest taki pomysł Kojimy na to. Nie mamy wiedzieć, o co chodzi, ale muszę przyznać, że ten trailer ostatni, który też jest równie dziwaczny i pokręcony, jakoś wzbudził moje zainteresowanie bardziej niż do tej pory. Tam się trochę walczyło, trochę się strzelało, trochę się jechało na jakimś motocyklu. Takie kodżmizmy klasyczne, tutaj dziwności różne jakieś tam. Znaczy one są jakby w gameplayu tej dziwności nie było jakiejś takiej strasznej. No nie wiem, tam takie bicie się kurierów DHL-u. Z skrzynkami. Które jak dostaniesz strzała, to ci paczka z AliExpressu wypada. A tak, to widziałem, no. To dosyć dziwne, ale przynajmniej żeśmy się dowiedzieli, że świat jest zbudowany mniej więcej tak, że mamy do czynienia z jakimś tajemniczym zagrożeniem, które nie jest widoczne, albo jeżeli jest widoczne, to przy użyciu jakichś tajemniczych i dziwnych urządzeń. No to ten fajny tam odpala, efekt był. Tak? Tam. No i oprócz tego jest jeszcze druga frakcja chyba przeciwna tym całym kurierom, która gdzieś ich tam napastuje. I to są ludzie, którzy mają złe cele i chcą wykorzystać tą tajemniczą siłę do swoich właśnie potrzeb. Ale to więcej nie wiem. Czyli czekasz?
No, oczywiście, że czekam, bo to na pewno będzie wydarzenie. Kojima podobnie zresztą, wiesz, no Kojima rzeczy nietuzinkowe robi i inne, i on ma pomysły, które są, których często się nie spotyka. I to jest wartościowe samo w sobie, bo mam wrażenie, że coraz więcej bardzo podobnych gier do siebie jest. I z tego względu czekam. Nie sądzę, żebym nagle fanem Kojimy został i żebym się zagrywał w tę grę, ale jestem ciekaw. Czy to będzie pierwsza gra Kojimy po polsku? Myślisz, że będzie po polsku? Bo jeżeli, no tak, Sony tak, wydaje wszystko przecież po polsku, więc... No to byłoby... To nie byłoby złe. No, zobaczymy. No ja mam takie wrażenie, że ludzie dzielą się na tych, co uwielbiają Kojimę i na tych, co go szczerze nie lubią. W szczególności w branży game devowej jest tak, że no tam jest dużo, dużo plotek o tym, jak się z Kojimą źle pracuje. O. A jest czyli ultra, Konami... ultra dużo, dużo fanów, takich Kojima ma wyznawców. Ja trochę, to nie są gry w moim stylu, nie wkręcam się i kilka mam ten ostatni, jak to się nazywało, Phantom Pain. Tak? Tak. Znaczy Phantom Pain to chyba to nie była jakaś taka, takie rozszerzenie, jakiś taki wstęp do... Nie, Phantom Pain to była taka pełna, duża gra. To wszystko mi się myli z tych rzeczy. No też nie miałem PlayStation ani jedynki, dwójki, ani trójki, więc to mnie omijało, więc też nie jakoś specjalnie nie czekam. Może kiedyś sobie nadrobię te gry, tak po prostu, żeby z przyzwoitości, no ale na razie nie zanosi się. Okej, okay, u mnie też niespecjalnie. Nie jestem wielce zainteresowany, jestem ciekaw. Z mojej strony w takim razie to wszystko i pytanie, czy wy czekacie na Kojimę? Jak najbardziej. Ja bo na E3 sumie... tego chyba nie zobaczymy. No raczej nie, bo PlayStation się tam, o ile się nie zmieniły jakieś, to raczej nie zobaczymy. Chyba, że oni zrobią coś tam, wiesz... Obok. Żeby się podczepić trochę. No. Być może. Ale to o tym pogadamy przy E3. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia przy następnej okazji. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa, pa.